Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, promocja w Rossmanie tak naprawdę dla wszystkich jeszcze się nie zaczęła. Zacznie się w najbliższy piąteczek. Aktualnie mogą korzystać z niej tak zwani VIP-y? Jak znaleźć się w tym pseudoelitarnym gronie? Chyba na to pytanie nie zna nikt odpowiedzi. Ja się w nim znalazłam, co nie ma zupełnie nic wspólnego z moim YouTube'em. Faktycznie zakupy w Rossmanie robię dosyć regularnie i może to ma właśnie z tym związek, a nawet zapewne. Zapraszam was gorąco do obejrzenia haulu. Zobaczcie, co kupiłam na tej promocji, z jakim filmem, z jakimi testami produktów przyjdę do was w najbliższy piątek. Oraz mnóstwo nowości pielęgnacyjnych marka Eveline, trochę kolorówki Debory i dwie książki, bo nie samymi kosmetykami człowiek żyje. Zapraszam was gorąco do oglądania, linki do wszystkich produktów zostawiam wam rzecz jasna w opisie. No i może zacznijmy od tej kolorówki. Zdecydowałam się na zakup dwóch palet Vibo, czyli palety zmalowane i palety Vivy Avivy. Zdecydowałam się z pełną świadomością. Po pierwsze dlatego, że byłam szalenie ciekawa tych palet. Recenzje, które w tym momencie są na YouTube, lub inaczej, recenzje, które oglądałam na YouTube, są recenzjami bardzo pochwalnymi dla tych palet. Jest tylko jedna kontrrecenzja. Dlatego się zdecydowałam na zakup, żeby sprawdzić, jak ja sobie poradzę z tymi cieniami, czy jakie jest po prostu moje zdanie na ten temat. No i te palety w akcji zobaczycie w piątek. Nie będzie to pierwsze wrażenie, ponieważ no. Także to są dwie paletki. Oczywiście one są, wiecie, w tych ładnych kartonikach. Znaczy, szczerze mówiąc, mi się te kartoniki właściwie to nie podobają, jeśli mam być tak zupełnie szczera. O ile jeszcze zmalowane, jak cię mogę, o tyle Vivy Avivy, to mi przypomina takie tanie kosmetyki. Nieistotne. Mam dwie palety serii Vibo Mood. Zdecydowałam się na spray utrwalający spray do makijażu z efektem świetlistego wykończenia, który zawiera ekstrakt z papai i mango, zabezpiecza makijaż przed ścieraniem i powoduje, że makijaż ma być trwały 24 godziny. Także taki spray również zakupiłam. Zakupiłam także bazę, rozświetlająca baza pod makijaż z dodatkiem ekstraktu z kiwi, grejpfruta i alg morskich. No i słynny puder, zamiennik chudy. Prawie taki sam, choć zupełnie inny, ale kwadratowy i z siateczką, więc zamiennik. Kochani, jestem złośliwa, nie znoszę zamienników. Puder również mam i dam wam znać, jak on się sprawdzi. Już mam na jego temat swoje przemyślenia. To ma być puder transparentny do bakingu, natomiast już teraz mogę powiedzieć, że faktycznie fajnym bajerem jest ta siateczka. To jest super rozwiązanie. To na pewno. Z Vibo Mood mamy również pomadkę i jest to Spicy Lips Matte Edition, czyli taka malusia, pomadusia, która zawiera ekstrakt chili, co ma powodować, że nasze usta będą puchnąć i mój jest w kolorze numer 3. Znaczy puchnąć, wiecie, no mają się tam lekko mrowić i powiększyć. Kupiłam również coś, co usłyszałam w jednym z filmików, co polecam kupić na promocji w Rossmanie, wiecie, tych filmów mamy tyle. No i jedna z dziewczyn użyła słowa, że to jest zamiennik, toczka w toczkę, identyczny produkt jak Laura Mercier, tylko w formie prasowanej. Że Laura Mercier miałam chyba kiedyś odsypkę, ale no nie kupię, bo już choćby dla samej zasady, no to zdecydowałam się na ten zamiennik. Także nie będę w stanie zweryfikować, czy faktycznie to jest zamiennik, czy nie. Ale sprawdzimy, jak ten puder się sprawdza. I jest to Maybelline Face Studio Setting Powder Mattifying Finish Powder. On jest w kolorach, on nie jest transparentny. Ja zdecydowałam się na kolor 009 Ivory. Czy tam Ivory. Więc bardzo proszę. To też tak na wszelki wypadek, jakby puder z Vibo okazał się. Jakbym was zapytała, które teraz dwa podkłady królują na YouTube, które dwa podkłady, recenzje, których dwóch podkładów wybijają nam się notorycznie od momentu, kiedy było wiadomo, że ta promocja plus minus pewnie zacznie się 16. Ekspansja tych filmów na YouTube jest gigantyczna. I tutaj również zdecydowałam się, przekonały mnie niektóre opinie, ale stwierdziłam, że również chcę przetestować, po prostu sprawdzić na własnym przykładzie. I zdecydowałam się jednak, choć zapierałam się, że tego nie zrobię, na podkład Max Factor Radiant Lift w kolorze 40 Light Ivory. I nie ukrywam, że tak, że jestem po prostu ciekawa po ludzku tego podkładu, ponieważ jest to typ podkładu, który powinien mi się sprawdzić, bo jest to podkład długotrwały, nawilżający, a nie matujący. I zdecydowałam się również na Rimmela. I Rimmel Lasting Radiance w kolorze 010 Light Porcelain. Tutaj zdecydowałam się między innymi na ten podkład dlatego, że ja jako chyba jedna z nielicznych, patrząc na YouTube, nienawidziłam podkładu Rimmel Wake Me Up. Dla mnie to był po prostu bubel, to był
Ble. Więc bardzo jestem ciekawa, to jest ostatnie słowo, które się przykleiło do mnie, na szczęście pozbyłam się jakby, które notorycznie wtrącałam, jak ten podkład mi się sprawdzi, zresztą od czasu Wake Me Up minęło już tyle lat, że z drugiej strony może już nawet nie pamiętam, jak tamten się sprawdzał. I mam również korektor. Tak, kupiłam również korektor w tej samej serii, Lasting Radiance w kolorze 010. Kupiłam swój hitowy tusz, czyli Eveline Volumix Fiberlast i to jest tusz, który ja osobiście Wam polecałam w filmiku, który ma taką płaską szczotę. Wiele osób kocha go do górnych, ja go do górnych nienawidzę, kocham go do dolnych, dlatego się na niego zdecydowałam, a jego akurat w paczce od Eveline nie miałam. No i polecałam Wam zawsze ten z olejem arganowym do górnych, a sama tym razem się skusiłam na extension również volume, ale na ten z zielonym, nie wiem, słuchajcie, bo on ma jeszcze wydłużać i podkręcać. O, podkręcać ma, bo ten mój z olejem arganowym nie miał podkręcać. Z jeszcze kolekcji Lovely Vibo kupiłam nowy korektor od Lovely, jest to No More Dark Circus, czyli korektor, który jest typowo dedykowany na zasinienia pod oczami. Zdecydowałam się na kolor numer 1, a opis tego produktu brzmi: intensywnie kryjący korektor pod oczy z ekstraktem z granatu, z ekstraktem z nasion roślin tara oraz witaminą C i PP, cokolwiek to oznacza. I oto moje szaleństwo kolorówkowe. Teraz Wam pokażę pozostałe rzeczy. Między innymi zdecydowałam się na skarpetusie wielkanocna, dwupak marki Soxo, te skarpetki występują regularnie w ofercie Rossmana i są stosunkowo tanie. Tutaj mamy skarpetki z kurczakami, niektóre są w, wiecie w czym, w jajkach, a drugie skarpetki są kolorowe w paseczki. Kupiłam również dwa egzemplarze takich drewnianych ozdób, szczerze mówiąc niekoniecznie myśląc o Wielkanocy, tylko ogólnie ja lubię króliki. I tutaj mam króliki w różnym rozmiarze, szaro-różowo-białe, takie powycinane. Też było jakieś bardzo tanie. I motylki, również szaro-biało-różowe, czyli są kolory, które występują aktualnie w moim pokoju. Szampon do włosów. Tym razem wzięłam Garnier Botanic Therapy. Szampon chroni włosy koloryzowane, żurawina i olejek arganowy. No dobra, to może teraz przejdźmy do łupów. To może zacznijmy od Debory, bo jest ich zdecydowanie mniej. Dwie rzeczy, czy trzy rzeczy. Trzy rzeczy odłożyłam do innego miejsca, zaraz Wam pokażę. Słuchajcie, dostałam krem BB, który również Wam polecałam, tylko mówiłam, że nie nagram jego testu, bo ja mam kolor 02, który jest cholernie ciemny. Tym razem dostałam 01 i widziałam u Agnieszki Schwarz na Instagramie, jak ten kolor wygląda na żywo. I powiem tak, jak wrócę z wakacji, na pewno będzie dobry, ale teraz on jest również bardzo ciemny, więc należałoby 00. Dobra, może nie czas i nie miejsce, to jest krem BB, Debora, bardzo proszę. To jest ta formuła hypoalergiczna. Z Debory mam również tusz Double Effect. Moją ukochaną pomadkę, czyli Fluid Velvet Matte Lipstick. To nie jest tępy mat. I tym razem mam ją w kolorze 17. Mój ukochany róż, tylko tym razem w kolorze 63. Bardzo Wam te róże polecam. Naprawdę są genialne. Jedna kredka to jest konturówka w bardzo ciemnym kolorze. A dwie kredki są do oczu w przepięknych kolorach. Mamy taką piękną zieleń metaliczną i piękny granat, również metaliczny. No dobrze, kochani, to może teraz czas na łupy, na podarki od marki Eveline Cosmetics. Pozwólcie, że najpierw Wam pokażę. O! Ta skrzynka jest wypełniona kosmetykami dla Was. Kosmetykami dla Was, które będę mogła Wam rozdać, które zdecydowałam się, że Wam rozdam po prostu. Ze względu na to, że to są duble, część z tych kosmetyków uwielbiam. Część akurat szczerze mówiąc nie, ale to nie ma znaczenia, bo może ktoś z Was je uwielbia. Mam tutaj podkłady, pomadki, no dużo różnych, paletki, eyeliner, dużo różnych ciekawych rzeczy. Także serdecznie dziękuję Eveline Cosmetics za to, że mogłam i dla Was skompletować ogrom produktów. I część z tych produktów wyląduje u Was w rozdaniu na 10 tysięcy. Tak, mogę Wam zdradzić, że to a drugie rozdanie myślę, że będzie może na Instagramie. Na pewno chciałabym większością, żeby nie powiedzieć wszystkimi produktami z tej skrzynki z Wami się podzielić. Także zapraszam kolejny raz do subskrypcji i do obserwowania mnie na Instagramie. A teraz przejdźmy do rzeczy, które u mnie zostają. I tak, pierwsze dwie nowości, nowości, cieplutkie produkty na rynku. Eveline Cosmetics, rozświetlacze w kremie. Kolor Candy, kolor Golden. Rozświetlacze, jak przystało na markę Eveline Cosmetics,
bardzo fancy, ponieważ fancy chancy chciałoby się powiedzieć, ponieważ nie dosyć, że rozświetlą skórę, nawilżą, odmłodzą, to jeszcze mają formułę anti-pollution. I ich test oczywiście będzie wkrótce na kanale, pokażę Wam je w akcji. Mam również coś, czego mi brakowało, bo miałam ten puder bananowy, miałam ten puder brzoskwiniowy, a nie miałam tego. I to jest puder HD. I ten puder ma jednocześnie utrwalać makijaż, matować, ale dawać to wykończenie jedwabiste. Więc no, sprawdzimy. Dwa nowe rozświetlacze w formie prasowanej, które są wypiekane i muszę przyznać, że ich jeszcze nie macałam, ale wyglądają naprawdę zacnie. I to jest kolor 01 Champagne i kolor 02 Gentle Gold. Nowy tusz do rzęs. Royal Volume. W takim ombre opakowaniu. Muszę przyznać, że też to opakowanie wygląda bardzo ładnie, choć ja nie wiem, czy zwracam, szczerze mówiąc, tak normalnie jakby na takie rzeczy uwagę. Chyba nie mam jakiegoś hopla, ale zawsze milej, wiecie. Dobrze mi znane kółko do konturowania, które również Wam polecałam kupić na tej promocji, ale w kolorze 02. Ja mam kolor 01, a to jest kolor 02 Peach Beige, w związku z tym chciałabym sobie te kółeczka porównać, czym one się różnią kolorystycznie, zobaczyć, jeżeli ten bronzer faktycznie jest inny, bo tak na pierwszy rzut oka nie widzę tej różnicy. Właściwie to możemy to zrobić od razu. Okej, wiecie co, na pewno róż się różni, ale czy bronzer się różni, czy ktoś ma i wie... Tutaj w aparacie wygląda, że bronzer też się różni. To jest pink beige, ta łapka, a to jest właśnie ten peach beige. Tak, wygląda to, że ten bronzer jest inny. Nie jestem pewna, czy to nie jest kontrast od różu. No sprawdzimy. Tak czy siak mam drugie kółeczko. Mam coś, co jest Waszym hitem. Mam nadzieję, że teraz się nie pomyliłam, żeby nie było jak z eyelinerem, że nie ten. Ale to poprawcie mnie najwyżej. Czy ten krem BB? Chciałyście, żebym kupiła i żebym przetestowała? To jest Royal Snail, terapia śluzem ślimaka, filtrowany śluz ślimaka, anti-pollution system, matujący krem BB przeciw niedoskonałościom 8 w 1, SPF 10. No więc będziemy testować. Słuchajcie, testów a testów. A, mam jeszcze jeden tusz nowy z Eveline. Volume Celebrities. Nie miałam go wcześniej, ale to nie wiem, czy jest nowość. Ten ombre to na pewno wiem, że jest nowość, bo sobie patrzyłam. Bibułki matujące, bardzo lubię. No i dobra, i dalej. Mam coś, co jest bardzo mocno promowane, polecane, czyli słynny płyn micelarny. Serio słynny, bo on jest w większości miejsc wykupiony stacjonarnie. I to jest czarny płyn micelarny. Zobaczcie, tu jest 650 ml. Profesjonalny płyn micelarny. Mam już przemyślenia na jego temat, bo używam go od kilku dni. Dalej mam, słuchajcie, płatki pod oczy. Tych z Eveline jeszcze nie miałam. Maseczki w płachcie, te karkotonikowe. Ja je bardzo lubię, również Wam je nieraz polecam, bo to są naprawdę bardzo dobre. Są dobrze nasączone, dobrze się trzymają twarze, wiecie. Tutaj mam takie płatki, też ich jeszcze nie miałam nigdy. Tutaj kolejna maseczka hialuronowa. A tutaj mam maseczkę z aktywnym węglem kremową. Taką maseczkę, znowu płatki pod oczy, też ich nie miałam, maskę węglową w takim opakowaniu, maskę węglową w takim opakowaniu, tego też nigdy nie miałam, intensywnie regenerująca przeciwzmarszczkowa maska w płachcie ze ślimakiem. Mam nadzieję, że będą równie fajne właśnie jak te, które znam. Mam coś, co znam doskonale, czyli oliwka do skórek. Uwielbiam te oliwki z Eveline. Sama kupowałam wielokrotnie. I z Eveline, wiecie co jeszcze uwielbiam? Tu akurat w tej paczce tego nie było. To takie serum, ale lepsze jest właśnie w takim opakowaniu jak lakier do paznokci. Takie zielone serum do paznokci. I ja zawsze jak ściągam moją hybrydę, która jest na bazie peel off, to za czym nałożę nową hybrydę, choćby to miało być 10 minut, to nakładam grubą warstwą to serum, bo ono dobrze nawilża płytkę paznokcia, która jest przesuszona po bazie peel off i jest lekko przesuszona po tarciu cleanerem, więc serdecznie Wam to serum, zresztą nieraz polecam, ale te oliwki z Eveline również są bardzo, bardzo dobre. A przekonałam się na własnej skórze, jak raz eksperymentowałam, że nie wszystkie oliwki są tak dobre. Myślałam, że oliwka to oliwka, nie? A się okazuje, że chyba nie do końca. Mam tutaj, słuchajcie... Co ja tu mam? Antycelulitowy, super koncentrat wyszczuplający. To jest naprawdę dla mnie kolejny punkt motywacji, żeby w końcu zacząć znowu ćwiczyć. Wiecie, ile ja raz na kanale, na Instagramie mówiłam, że zaczynam ćwiczyć. Nawet zaczynałam, ale...
słomiany zapał i tym razem mam takie coś. Produkty z Eveline, te antycelulitowe, są jedyne produkty, które używałam w życiu jeszcze grubo przed rozpoczęciem nagrywania na YouTube, więc powiedzmy, że im wierzę. No i tutaj mamy takie coś, bardzo jestem tego ciekawa, nie zgadniecie. Mam również esencję hydrator pod lub na makijaż. O kurde, tego nie rozkminiłam wcześniej. Dobra, muszę poczytać o tym produkcie. Nie widziałam, że to jest lub na makijaż. Stare, dobre i sprawdzone, czyli Slim Extreme 4D Scalpel, choć chyba kiedyś było 2D albo 3D, nie? Jak ja właśnie tego używałam. I to jest, a to jest co innego. To jest antycelulitowe błoto termalne, bez spłukiwania i to jest formuła chłodząca. Dobra, to w takim razie też muszę poczytać. Myślałam, że to jest troszeczkę coś innego, że to są te balsamiki. Chyba, że to się tylko tak nazywa. A tutaj mamy ultraaktywny antycelulitowy kryożel. Czyli rozumiem, że to też będzie formuła tak, chłodząca. Powiem Wam, nie wiem, która jest lepsza. Mam mieszane uczucia. Czasem mnie ta chłodząca za bardzo chłodziła. Czasem mnie ta ciepła tak grzała, że myślałam, że dostanę kota. Więc nie wiem, nie wiem, która jest lepsza, serio. Mam, słuchajcie, takie coś jak krem CC do ciała. I to jest seria Brazilian Body. Multifunkcyjny, korygujący krem do ciała. Formuła wodoodporna, 10 w jednym. I to jest po prostu produkt, który nam wyrównuje pewne niedoskonałości skóry. On ma kolor, to jest taki krem, wiecie, po prostu koloryzujący do ciała. Ale myślę, że to jest kosmetyk, po który dopiero mogę sięgnąć, kiedy będę opalona. Bo jakbym dzisiaj go nałożyła, to bym wyglądała dziwnie. Tak samo drugi produkt, po który sięgnę, jak będę opalona. Zobaczcie, jaki to jest kolor. Ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało na skórze. To jest również Brazilian Body, luksusowy złoty rozświetlacz do ciała. Słuchajcie, jak będę pięknie opalona, to na pewno będę się tym pstrykać. Pstrykać? Psikać. Choćby, wiecie, na potrzeby YouTube'a. Ja się boję takich rzeczy, bo ja się dotykam. Dotykam, jak to brzmi, dotykam rękami twarzy, dotykam na przykład wlato nóg. I potem kiedyś się wypsikałam tymi rajstopami w sprayu Sally Hansen. Słuchajcie, to była masakra, teksańska masakra piłą mechaniczną do skitu. Dobra. Mam nawilżająco kojący żel do mycia twarzy. Kolejny ciekawy produkt, zupełnie mi nieznany. Super skoncentrowany aktywator wyszczuplania, dermoreduktor celulitu. Muszę naprawdę poczytać, co, jak się używa. To ja mogę te 5 kosmetyków nawalić na siebie i wtedy będę po prostu będę leżeć, ten celulit będzie znikał. W trymiga. No życzę sobie tego. I ostatnia rzecz to jest Hyaluron Clinic B5 nawilżająco wygładzające chileczko do ciała. Myślę, że to również będzie genialny kosmetyk na lato. Prócz tego mam jeszcze pudra z Inglota HD. Pytacie mnie przy tej okazji promocji z Rossmana, jakby te pytania się zintensyfikowały, że się tak wyrażę. Który to ja puder pod oczy polecam? Ten, moje drogie. HD Inglot w kolorze 43. Nie mały wydatek, ale produkt wydajny, jeżeli używam go głównie pod oczy. 47 zł kosztuje niestety ta przyjemność. Patrzcie, teraz go nie otworzę. One są niby transparentne, ale mamy kolory. Ja zawsze wybieram żółty. Podarłam pakowanie. Tak on wygląda i tak, on w jakimś stopniu zawiera drobinę, natomiast no ja tego pudru pod oczy używam kilka dobrych lat, odkryłam go na kanale u Hani Digital Girl, ona go niegdyś polecała i jestem mu wierna i jestem zupełnie odporna na wszystkie Laura Mercier, na wszystkie, co tam jeszcze pod oczy dziewczyny pakują, no nie wiem, jestem w ogóle totalnie na to odporna, w ogóle mnie to nie kręci, serio, nie. No a teraz coś, tak jak wspomniałam, nie samymi kosmetykami człowiek żyje, często laską, które nagrywają na YouTube o kosmetykach. Mówi się, że one nic innego, niczym innym się nie interesują. I pokażę Wam, jakie dwie książki kupiłam. Pierwsza książka to Dzieci Hitlera i to jest wydawnictwa Znak. To jest taka seria, z której ja mam dziewczyny z powstania, dziewczyny wojenne, dziewczyny z Syberii. Z tych trzech książek podobały mi się najbardziej Dziewczyny z Powstania i Dziewczyny z Syberii. Dziewczyny wojenne zupełnie mi nie przypadły do gustu. I o ile pan się nie myli, to chyba tak. Dziewczyny z Syberii i Dziewczyny z Powstania były tej samej autorki, czyli Anny Herbich. Natomiast Dziewczyny wojenne były Łukasza Modelskiego. A to kto napisał? To jest zagraniczny autor. Więc zobaczymy. Bardzo droga książka, powiem Wam, w cenie regularnej. To nie zachęca do ludzi do czytania. Bo cena regularna tej książki to jest 46,90. To jest moim zdaniem dużo pieniędzy. Czy można być fanatycznym nazistą i troskliwym ojcem?
Józef Mengele na obozowej rampie decyduje o śmierci setek tysięcy Żydów, jednocześnie przeżywa z żoną drugi miesiąc miodowy w Auschwitz. Hans Frank nadzoruje trwającą w Polsce rzeź, wieczorami jest troskliwym ojcem, godzinami ćwiczy z synem grę na pianinie. Hermann Göring z zimną krwią wydaje rozkazy bombardowania miast, osadzony w norymberskiej celi, pisze pełne miłości listy do córeczki. Także tak, to książka się nazywa Dzieci Hitlera, oczywiście to jest, to nie tyczy się dzieci faktycznych Hitlera, tylko właśnie różnych zbrodniarzy wojennych. I druga książka, która była do niedawna białym krukiem. Ludzie się zabijali o tą książkę. Jak ktoś ją miał, to wystawiał ją na grupę na Facebooku książkowe za 300 zł, ponieważ książka była nie do kupienia nigdzie. Po prostu nie było ponownego wydania i w związku z tym ludzie naprawdę byli gotowi zapłacić za nią majątek. Jakie było moje zaskoczenie, kiedy chodziłam sobie po stronie właśnie wydawnictwa Znak, bo kupiłam ją tam, bo była w najlepszej cenie i zobaczyłam, że poniżej widnieje za 29 zł, też w promocji, książka Kobiety z bloku 10. Szybko zerknęłam, czy to jest przypadek, czy to jest to samo. No i wygląda to, że to jest to samo. Ona została po prostu ponownie wydana. Cena okładkowa również bardzo wysoka, 44,90. Widzicie, że aparat mi się wyłączył. Właśnie w Znaku była na nią bardzo dobra cena. Skończyłam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że niczego nie pominęłam. Tak jak powiedziałam, w piąteczek widzimy się z testem, pierwszym testem nowości. Głównie skupimy się na paletkach z malowanej i Vivy Avivy. Ja mam już na ten temat swoje przemyślenia. Będę jeszcze trenować te paletki przed piąteczkiem, tak aby ten film był, wiecie. Będę również testować jeden z podkładów, które kupiłam. Dobra, uciekam. Dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie. Zapraszam Was gorąco do kolejnych filmów. Buziaki, trzymajcie się, pa, pa.